Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas debiutu w Ekstraklasie? Szczerze powiem, że są to takie emocje, które przeżywa się właśnie raz w życiu i nie jestem nawet w stanie tego opisać, nie? Jednym słowem, jakbym miał powiedzieć, to po prostu szczęście. I z tego miejsca chciałbym podziękować oczywiście tutaj całemu sztabowi, jak i chłopakom z szatni, którzy bardzo gratulowali mi po wejściu i to wszystko. Twój tata miał 16 lat, gdy debiutował w Stali. Czy rozmawialiście o twoim debiucie? Tak, właśnie od razu, gdy wróciłem do domu z treningu jeszcze wyrównawczego po meczu, to myślę, że tak z minimum godzinkę poświęciliśmy na to, żeby porozmawiać o tym. Nie poszedłeś ślady taty, nie zostałeś bramkarzem. Były takie pokusy? Tak, oczywiście były. Gdy zaczynałem swoją przygodę z piłką, tak już w wieku 4-5 lat, to w domu rzucałem się po łóżkach, łapałem piłkę i wychodziłem też również na jakieś długie treningi z tatą do parku. Mama nas wtedy nagrywała, mam cały czas te nagrania. Ale w końcu przyszła taka właśnie pokusa, że chciałem iść do pola, strzelać bramki i tak to się skończyło. Twoje plany, cele i marzenia na najbliższy czas? Myślę, że największy cel to oczywiście dostać więcej minut tutaj i pracować tak jak do tej pory.